17 września o godzinie 21:32 prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, profesor Ignacy Mościcki, opuścił terytorium państwa, przekraczając graniczną rzekę Czermosz przez most w Kutach. Wojska sowieckie były już w Śniatyniu, odległym w linii prostej około 35 km. Na most graniczny za orszakiem prezydenckim wjechały samochody rządowe, marszałków obu izb parlamentu, naczelnych urzędów państwowych i dyplomacji. Minister Beck wysłał jeszcze skut jednobrzmiące depesze do ambasadorów Rzeczypospolitej w Paryżu i Londynie, nakazując im protesty przeciwko sowieckiej agresji. Toczono walki z Armią Czerwoną. Broniły się Warszawa, Modlin, Lwów i Półwysep Helski. Władze polskie przekroczyły granicę rumuńską z zamiarem wcześniej uzgodnionego przejazdu do sojuszniczej Francji. Tam właśnie zamierzano odbudować armię, by razem z aliantami prowadzić dalszą walkę. 18 września Pałac Metropolity Kościoła Prawosławnego w Czerniowcach stał się w Rumunii pierwszą siedzibą prezydenta Ignacego Mościckiego. W Czerniowcach przebywali także premier Sławoj Składkowski i marszałek Edward Rydz-Śmigły. Marszałek jeszcze przed nieoczekiwanym opuszczeniem Polski wydał rozkaz utworzenia konspiracyjnej armii Służby Zwycięstwu Polski, późniejszej Armii Krajowej. 18 września 1939 roku o godzinie 3:50 szef Kancelarii Cywilnej Prezydenta Rzeczypospolitej nadał orędzie prezydenta do obywateli Rzeczypospolitej. Wysłano je z tego budynku w 1939 roku Głównego Urzędu Pocztowego w rumuńskich Czerniowcach do polskich placówek dyplomatycznych w krajach zachodnich. Orędzie zredagowano w Kutach po rosyjskiej agresji 17 września, przed przekroczeniem granicy polsko-rumuńskiej. Siedemnastego września przed południem do ministra Józefa Becka w Czerniowcach zgłosili się ambasador rumuński w Warszawie i szef rumuńskiego protokołu, żądając w imieniu swojego rządu podpisania takiej deklaracji. Prosząc o tranzyt przez Rumunię dla rządu polskiego w drodze do kraju neutralnego, oświadczam, że od momentu wjazdu do kraju zaprzyjaźnionego i neutralnego rząd polski zrzekł się wszystkich swych atrybutów konstytucyjnych, politycznych i administracyjnych. Beck odmówił podpisania deklaracji sprzecznej z duchem wcześniejszych ustaleń w Kutach z ambasadorem rumuńskim, oświadczając, że w czasie naszego tranzytu przez Rumunię gotowi jesteśmy w pełni respektować neutralność tego kraju. Rumuni stwierdzili, że sytuację skomplikowało wysłane z Czerniowiec orędzie prezydenta, co według nich naruszało rumuńską neutralność. Sprzeciwił się Beck, wyjaśniając, że orędzie wysłano jeszcze z Kut, natomiast w Czerniowcach tylko je powtórzono. Władze rumuńskie zdecydowały jednak o przewiezieniu gości w głąb kraju. Obiecano przyjazd ministra spraw zagranicznych dla omówienia kontrowersji, tranzytu przez Rumunię do Francji i deklaracji, którą miałby złożyć rząd polski. Konsulat Rzeczpospolitej Polskiej w rumuńskich Czerniowcach był od rana 18 września 1939 roku schronieniem pracowników Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Tego samego dnia o godzinie 4 rano most graniczny w Kutach przekroczył generał Władysław Sikorski, czołowy przywódca opozycji wobec rządów grupy Mościcki, Śmigły, Beck. Sikorski zatrzymał się w Wyżnicy, gdzie konferował z ambasadorem Francji w Polsce Leonem Noelem. Noel od początku wojny dążył do utworzenia rządu z generałem Sikorskim na czele. Był wrogiem ministra Becka i pełen uprzedzeń do ówczesnego rządu Rzeczypospolitej.
Generał Władysław Sikorski zdawał sobie sprawę, że rząd francuski nie podejmie współpracy z niewygodną ekipą premiera Składkowskiego. Francuzi widzieli w Sikorskim głównego kandydata na szefa polskiego rządu. Był on zwolennikiem ścisłej współpracy Polski z Francją i Czechosłowacją i przeciwnikiem polityki zagranicznej ministra Józefa Becka. W Czerniowcach prezydent i rząd Rzeczpospolitej otrzymali zaproszenie króla Rumunii do wyjazdu koleją do Sinaj, skąd jak przypuszczali, dalej do Francji. Odjazd pociągu prezydenta i rządu Rzeczypospolitej Polskiej z tego dworca w rumuńskich Czerniowcach nastąpił 18 września o godzinie 16. Domysły rodzące się wobec zachowania władz rumuńskich zostały wyjaśnione w czasie jazdy. Konwojujący oświadczyli, że zaproszenie królewskie w trosce o wygody gości przewiduje nie jedną, ale parę przejściowych rezydencji. Szybko podzielono skład pociągu na trzy części. Prezydent Mościcki znalazł się w królewskiej rezydencji myśliwskiej w Bikas, marszałek Śmigłyryc w Krajowej, a rząd w kuracyjnej miejscowości Slanic Moldowa. Pierwszymi oznakami internowania było ograniczenie porozumiewania się ze światem zewnętrznym. Próby nawiązania kontaktu z przedstawicielami władz rumuńskich podejmowane przez ministra Becka i premiera Składkowskiego były nieudane. Rząd, mając już świadomość internowania, usiłował mimo wszystko kontynuować swoją funkcję. W sytuacji, w jakiej znalazły się internowane w Rumunii władze polskie, wielkie znaczenie miał artykuł 24 ustawy konstytucyjnej z 1935 roku. Umożliwiał on prezydentowi Rzeczypospolitej wyznaczenie następcy. Wobec unieruchomienia w Rumunii dotychczasowego następcy prezydenta, marszałka Śmigłego Rydza, prezydent Mościcki antydatowanym dokumentem z 17 września, skut, wyznaczył nowego następcę. Był nim ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie, generał Bolesław Wieniawa-Długoszowski, bliski współpracownik Józefa Piłsudskiego. 22 września wysłano akt nominacyjny z Rumunii do Paryża. Do Paryża udał się także generał Władysław Sikorski. Odjechał pociągiem z Bukaresztu. Towarzyszył mu ambasador Francji w Polsce, Léon Noël, z którym spotykał się już w Rumunii. Przybyli do stolicy Francji 24 września. Prezydencka nominacja generała Wieniawy Długoszowskiego, ujawniona w Paryżu, wywołała sprzeciw generała Sikorskiego i jego zwolenników. Sam Sikorski na urzędzie prezydenta widział raczej siebie. Pojawiła się też kandydatura Ignacego Paderewskiego, prezesa Rady Ministrów w 1919 roku. Do sprzeciwu Sikorskiego dołączyli także inni znajdujący się w Paryżu politycy polscy, opozycyjni do rządu premiera Sławoja Składkowskiego. Decydujące okazało się stanowisko rządu francuskiego. Naciskany przez Polaków z otoczenia Sikorskiego odrzucił suwerenną decyzję prezydenta Rzeczpospolitej Ignacego Mościckiego. Nie przyjął zawiadomienia o powołaniu generała Wieniawy Długoszowskiego na stanowisko następcy prezydenta i nakazał wycofanie urzędowego ogłoszenia jego nominacji. Wieniawa Długoszowski miał być tylko tymczasowym prezydentem, zobowiązanym do przekazania władzy generałowi Kazimierzowi Sosnkowskiemu po jego przybyciu do Francji. Wobec sprzeciwu opozycji polskiej i ingerencji rządu francuskiego 27 września Bolesław Wieniawa Długoszowski zrzekł się godności następcy prezydenta Rzeczpospolitej. 29 września prezydent Ignacy Mościcki antydatowanym dokumentem z 17 września skut wyznaczył po raz drugi następcę marszałka Senatu i prezesa Światowego Związku Polaków za Granicą Władysława Raczkiewicza. Jego kandydatura była możliwa do przyjęcia przez grupę generała Sikorskiego, to też władze francuskie już nie stawiały przeszkód. Trzydziestego września w południe w tej sali ambasady polskiej w Paryżu odbyła się ceremonia zaprzysiężenia nowego prezydenta Rzeczypospolitej. Przed objęciem urzędu Władysław Raczkiewicz złożył prawem przypisaną przysięgę. Świadom odpowiedzialności wobec Boga i historii za losy państwa, przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu, w Trójcy Świętej Jedynemu,
na urzędzie prezydenta Rzeczypospolitej. Praw zwierzchniczych państwa bronić, jego godności strzec, ustawę konstytucyjną stosować, względem wszystkich obywateli równą kierować się sprawiedliwością, zło i niebezpieczeństwo od państwa odwracać, a troskę o jego dobro za naczelny poczytywać sobie obowiązek. Tak mi dopomóż Bóg i święta Syna Jego męka. Amen. Rezydencją prezydenta Rzeczypospolitej na ziemi francuskiej była ambasada polska w Paryżu. Ten salonik stanowił część prezydenckiego apartamentu. Pierwszymi aktami urzędowymi Władysława Raczkiewicza jako prezydenta Rzeczypospolitej było rozwiązanie Sejmu i Senatu oraz odwołanie ze stanowisk internowanych w Rumunii premiera Sławoja Składkowskiego i członków rządu. 30 września Składkowski przesłał akt dymisji swego gabinetu, uznając tym ciągłość prawną nowej władzy państwowej. Wtedy prezydent wyznaczył na stanowisko premiera Stanisława Stroińskiego, który jednak zrzekł się misji utworzenia rządu na rzecz Sikorskiego. 1 października 1939 roku o godzinie 10 w tej sali ambasady polskiej w Paryżu premier Władysław Sikorski i ministrowie jego gabinetu złożyli przysięgę na ręce prezydenta Władysława Raczkiewicza. Uprawomocniło to pierwszy rząd Rzeczypospolitej, rezydujący poza krajem. W godzinę po zaprzysiężeniu członkowie gabinetu Władysława Sikorskiego uczestniczyli w uroczystej mszy świętej w kościele Saint-Honoré. Wicepremierem został Stanisław Stroński, ministrem spraw zagranicznych August Zaleski, a skarbu Adam Koc. Później ministrem bezteki został generał Józef Haller. Jan Stańczyk objął resort opieki społecznej. Dalsze nominacje na ministrów bezteki otrzymali Aleksander Ładoś, Marian Sejda i generał Kazimierz Sosnkowski, mianowany 16 października następcą prezydenta. 7 listopada 1939 roku po rezygnacji internowanego w Rumunii marszałka Śmigłego Rydza generał Sikorski został naczelnym wodzem, zaś w grudniu do rządu wszedł profesor Stanisław Kot. Rząd składał się głównie z reprezentantów przedwojennej opozycji. Był to wynik działań Sikorskiego, który spowodował, że do Francji dotarło wielu działaczy o zbliżonej orientacji. Hamował także dopływ przeciwników politycznych. Sprzyjały temu władze francuskie, gospodarz rządu polskiego. W tym niewielkim hotelu Dieu de Nup przy Rue Jacob w Paryżu pod koniec września znalazły się biura polskich urzędów państwowych. Ograniczona pojemność ambasady stanowiącej centrum władz Rzeczypospolitej spowodowała poszukiwanie innych pomieszczeń. W tym hotelu odbywały się robocze posiedzenia Rady Ministrów. I tu mieszkali członkowie polskiego rządu. Od końca września do połowy grudnia 1939 roku w tym hotelu Dieu de Nup mieszkał i pracował generał Władysław Sikorski, premier, minister spraw wojskowych i naczelny wódz Armii Polskiej, odtwarzanej we Francji. W tym saloniku w ambasadzie Rzeczypospolitej w Paryżu znajdował się sekretariat premiera i naczelnego wodza generała Władysława Sikorskiego. Właśnie w ambasadzie Sikorski spełniał swoje rządowe i dyplomatyczne obowiązki. Zaś od połowy grudnia 1939 roku nawet tu zamieszkał. Od pierwszych dni urzędowania w Paryżu rząd Rzeczypospolitej był reprezentantem Polski. Na początku października uznali go nasi alianci, Francja i Wielka Brytania oraz Stany Zjednoczone. Amerykański sekretarz stanu oświadczył: ponad 20 lat temu Stany Zjednoczone uznały rząd polski. I od tego czasu utrzymywały z nim stosunki dyplomatyczne. Polska padła ofiarą siły. Jej terytorium zostało zajęte, a rząd musiał szukać schronienia za granicą. Jednak samo zajęcie terytorium nie przekreśla prawnego istnienia rządu. Dlatego też Stany Zjednoczone
W dalszym ciągu uznają rząd polski za istniejący. Od 17 października 1939 roku siedzibą agent rządu polskiego we Francji był Hotel Regina przy Place des Pyramides w centrum Paryża. Budynek zdominowały urzędy wojskowe, sztab naczelnego wodza i Ministerstwo Spraw Wojskowych. Kształtowaniu się władz Rzeczypospolitej we Francji towarzyszyła nagonka oraz usuwanie z wojska i polityki osób związanych z ostatnim rządem przedwojennym w Polsce. Działo się tak mimo deklaracji generała Sikorskiego, że jedyną zasadą polityki kadrowej jest kult kompetencji. 10 października powołano komisję do, jak twierdzono, zebrania wszechstronnych informacji, materiałów i dokumentów odnoszących się do przebiegu ostatnich wydarzeń w Polsce. Szukanie odpowiedzialnych za klęskę wrześniową i wewnętrzne rozgrywki nie służyły dobrze sprawie Polski. W dniach od 14 do 20 listopada 1939 roku premier Władysław Sikorski i minister spraw zagranicznych August Zaleski gościli w Wielkiej Brytanii. Uzgodniono m.in., że szybkie odtworzenie polskich sił zbrojnych na lądzie, morzu i w powietrzu jest w interesie państw sprzymierzonych. 15 listopada premier Sikorski, ambasador w Wielkiej Brytanii Edward Raczyński i minister Zaleski zostali przyjęci przez parę królewską Jerzego i Elżbietę. Była to serdeczna manifestacja na rzecz Polski, wspominał Sikorski. Królowa bardzo życzliwie interesuje się naszymi sprawami. Król jest dobrze zorientowany w naszych sprawach. Przyrzekł mi traktować Polskę lojalnie jako sojusznika, uznając przedstawioną mu zasadę równości Polski z Wielką Brytanią i Francją w sprawach, które dotyczą wojny i jej celów. Czwartego dnia wizyty ambasador Raczyński i Aleksander Cadogan, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, podpisali w Londynie umowę morską określającą zasady użycia okrętów polskiej marynarki wojennej bazujących w portach Wielkiej Brytanii. Premier i naczelny wódz odwiedził w Dundee uczestniczące w działaniach bojowych polskie okręty podwodne Orzeł i Wilk, a w Rosyth trzy niszczyciele Błyskwica, Grom i Burza. W przemówieniu radiowym do kraju, wygłoszonym w Paryżu 30 listopada, prezydent Rzeczpospolitej ujawnił zobowiązanie przyjęte przed 2 miesiącami. W ramach Konstytucji Kwietniowej postanowiłem te przepisy, które uprawniają mnie do samodzielnego działania, wykonywać w ścisłym porozumieniu z prezesem Rady Ministrów. Swoją wolę przekazałem również generałowi Kazimierzowi Sosnkowskiemu, wyznaczonemu przeze mnie na następcę prezydenta Rzeczpospolitej w razie opróżnienia się urzędu prezydenta przed zawarciem pokoju. Oświadczenie to stanowiło część umowy paryskiej, opracowanej przez Stanisława Strońskiego, zaufanego współpracownika generała Sikorskiego. Prezydent wyraził zgodę na zrzeczenie się pewnych konstytucyjnych prerogatyw głowy państwa. Postanowienia te nie miały charakteru prawnego i były tylko aktem politycznym, umożliwiającym współpracę prezydenta, przedstawiciela przedwrześniowej władzy z przedwojenną antyrządową opozycją z generałem Sikorskim na czele i co ważniejsze, z popierającymi ją sojusznikami zachodnimi. Odpowiedzialność za losy państwa i narodu przejął Władysław Sikorski, premier, naczelny wódz i minister spraw wojskowych, spraw wewnętrznych i sprawiedliwości. W 1940 roku umowę paryską uzupełniono o obowiązek konsultacji prezydenta z przedstawicielami stronnictw politycznych. Ważnym wydarzeniem było przeniesienie siedziby prezydenta i rządu Rzeczpospolitej Polskiej z Paryża do Angers. 22 listopada 1939 roku premier Władysław Sikorski i jego rząd przyjęli powitania władz departamentu i miasta. Przeniesienie do Angers nie było wygodne dla Polaków, ograniczając i tak niezbyt częste kontakty z centralnymi urzędami francuskimi. Umożliwiało lepszy nadzór gospodarczy nad polskimi sojusznikami, zgromadzonymi w miejscu łatwym do kontrolowania. Premier Władysław Sikorski napisał: rząd francuski w uznaniu suwerenności rządu Rzeczpospolitej nadał nam w Angers prawa eksterytorialności.
Proszę panów ministrów, aby wydali zarządzenia dla przeniesienia wszystkich biur. Powinno to nastąpić do 15 grudnia, a najdalej do końca miesiąca. W Paryżu pozostać mogą tylko ekspozytury dla zapewnienia łączności. Najważniejsze agendy rządu polskiego, Rada Ministrów i Ministerstwo Spraw Zagranicznych mieściły się w Angers przy bulwarze Focha. Ministerstwa Handlu oraz Pracy rezydowały nieopodal. Ministerstwo Spraw Wojskowych przeniosło się tu dopiero w marcu 1940 roku. Ta tablica na ścianie budynku powstałego w miejscu siedziby Rady Ministrów, hotelu de la Morinière, dokumentuje pobyt w Angers najwyższych władz Rzeczypospolitej Polskiej. Drugiego grudnia 1939 roku ten właśnie pałac Pignerol w gminie Saint-Barthélemy pod Angers stał się siedzibą prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Władysława Raczkiewicza. Prezydent Rzeczpospolitej rezydował w Pignerol pod Angers prawie 7 miesięcy. W jego działaniach ważne miejsce zajmowały cele wojny, pozycja Polski wśród aliantów i ich stosunek do Sowietów. Już wtedy pojawiały się niepokojące sygnały o odmiennym postrzeganiu tego zagadnienia przez sojusznicze rządy. A Polska była de facto w stanie wojny ze wschodnim sąsiadem. Władze Rzeczpospolitej rozbudowywały w okupowanym kraju struktury polskiego państwa podziemnego. W listopadzie 1939 roku w miejsce Służby Zwycięstwu Polski utworzono konspiracyjny Związek Walki Zbrojnej. Kierował nim z Francji generał Kazimierz Sosnkowski. Jednym z najważniejszych problemów, jakie stawia przed nami tragiczna chwila historyczna, jest odbudowa Polski. Armii. Zawarte przez nas umowy z Wielką Brytanią, a ostatnio z Francją, do odtworzenia wojska suwerennej i sprzymierzonej Rzeczypospolitej. Będzie ono tak zorganizowane i uzbrojone, ażeby miało maksimum swobody operacyjnej i stanowiło nie tylko naszą reprezentację na polach bitew, lecz także potężne narzędzie walki o wyzwolenie ojczyzny. Polska, która właśnie złożyła bezprzykładne ofiary na dobra ludzkości, ma pełne prawo żądać, ażeby jej męczeństwo nie poszło na marne. 4 stycznia 1940 roku generał Sikorski i francuski premier Edouard Daladier podpisali 3 umowy wojskowe, umożliwiające stworzenie silnej armii. Część żołnierzy miała pochodzić z rekrutacji wśród polskiej emigracji we Francji. Reszta z oddziałów internowanych na Węgrzech i w Rumunii. Mimo trudności i braku uzbrojenia, organizacja wojska postępowała naprzód. Do czerwca sformowano 2 dywizje piechoty, 2 brygady strzelców i brygadę kawalerii pancernej. Stycznia 1940 roku w tej sali ratusza w Angers odbyło się pierwsze spotkanie prezydenta i rządu Rzeczypospolitej z przedstawicielami lokalnych władz francuskich i społeczeństwa miasta. Ratusz w Angers służył także później rządowi polskiemu. W jego reprezentacyjnych pomieszczeniach przyjmowano obcych polityków. Tu odbywały się posiedzenia Rady Ministrów. W ramach polskich sił zbrojnych we Francji odtworzono lotnictwo. Umowa podpisana 17 lutego przez polskiego premiera i francuskiego ministra lotnictwa potwierdzała tylko działania podjęte 4 miesiące wcześniej. Mimo braków wyposażeniowych stworzono 7 dywizjonów różnych typów. Generał Sikorski często dokonywał inspekcji oddziałów wojska. Już wtedy dla Polaków symbolizował nadzieję na zwycięstwo i odzyskanie niepodległości. W okupowanym kraju słynne stało się powiedzenie: im słoneczko wyżej, tym Sikorski bliżej.
23 stycznia 1940 roku w ambasadzie Rzeczpospolitej w Paryżu odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Narodowej Rzeczpospolitej Polskiej. Podstawę prawną tej namiastki parlamentu, dekret prezydenta Władysława Raczkiewicza, określono półtora miesiąca wcześniej. Na czas trwania wyjątkowych okoliczności wywołanych wojną, głosił artykuł pierwszy, powołuje Radę Narodową jako organ doradczy prezydenta Rzeczpospolitej i rządu. Rada Narodowa liczyła 22 członków. Przewodniczącym został Ignacy Paderewski. 10 maja 1940 roku niszczącym uderzeniem niemieckim rozpoczął się podbój Francji. Wojsko Polskie, działając w rozproszeniu organizacyjnym, wzięło chlubny udział w jej obronie. Czternastego czerwca, godzinie 3:55 nad ranem, w siedzibie prezydenta Rzeczypospolitej w Pignerol, w dramatycznej atmosferze wywołanej upadkiem Paryża i klęską Francji, rozpoczęło się posiedzenie Rady Ministrów. Pod nieobecność premiera Sikorskiego zwołano je w porozumieniu z rządem francuskim, z inicjatywy ministra spraw zagranicznych Augusta Zaleskiego. Prezydent Raczkiewicz zaakceptował plan ewakuacji polskich władz państwowych do Libourne pod Bordeaux. W krytycznych dniach czerwcowych generał Sikorski przebywał na froncie bez wpływu na polską politykę. Dopiero 17 czerwca, wezwany telefonicznie przez prezydenta, powrócił do nowej siedziby rządu w Libourne. Wobec katastrofalnej sytuacji na frontach rząd polski czynił przygotowania do ewakuacji do Wielkiej Brytanii. Wieczorem 17 czerwca 1940 roku prezydent Rzeczypospolitej Władysław Raczkiewicz i minister August Zaleski weszli na pokład stojącego na Radzie w Bordeaux brytyjskiego lekkiego krążownika Arethusa, okrętu tej samej klasy, co zachowany do dzisiaj w Londynie krążownik Belfast. Jak doszło do ewakuacji prezydenta Rzeczypospolitej na Wyspy Brytyjskie? Profesor Tadeusz Wyrwa podaje. 15 czerwca minister Zaleski rozmawiał w Bordeaux z premierem Francji, który, nie mając złudzeń co do katastrofalnej sytuacji, radził, aby rząd polski udał się do Wielkiej Brytanii, a nie do kolonii francuskich w Afryce, o czym była mowa. Raczkiewicz zaaprobował kierunek brytyjski i Zaleski poprosił angielskiego ambasadora Howarda Kennarda o poczynienie starań u swego rządu. Oficjalne zaproszenie dla prezydenta i rządu Rzeczypospolitej przekazał ambasador Kennard już rano 17 czerwca. Następnego dnia, po ostatnim posiedzeniu rządu polskiego we Francji, generał Sikorski wysłał dramatyczną depeszę do brytyjskiego premiera Winstona Churchilla. Proszę o wydanie flocie królewskiej dyspozycji w celu przewiezienia oddziałów polskich, które spełniły swój obowiązek w najcięższych warunkach i pragną walczyć dalej u boku wojsk jego królewskiej mości. 19 czerwca, w przeddzień ewakuacji prezydenta Rzeczypospolitej do Wielkiej Brytanii, towarzyszący mu ambasador Howard Kennard nadał z pokładu krążownika Arethusa istotną depeszę. Ambasador zawiadamiał Foreign Office, że prezydent Raczkiewicz wyznaczył swym następcą Edwarda Raczyńskiego, polskiego ambasadora w Londynie, odwołując jednocześnie wcześniejsze mianowanie następcą generała Kazimierza Sosnkowskiego, w sytuacji, gdyby ten nie mógł objąć urzędu po śmierci obecnego prezydenta. Dokument ten Anglicy przekazali Raczyńskiemu. Nie został jednak wprowadzony w życie, gdyż prezydent dotarł szczęśliwie do Wielkiej Brytanii. Lecz pozostał dowodem troski o zachowanie ciągłości konstytucyjnych władz Rzeczypospolitej. Taki właśnie cywilny wodno-samolot Short brytyjskich linii Imperial Airways
sławił się w dniach 20-21 czerwca 1940 roku lotem do kapitulującej Francji z generałem Władysławem Sikorskim. Premier Sikorski, przebywający od 18 czerwca w Londynie na rozmowach rządowych, powrócił nim do Libourne na kilkanaście godzin, by wydać ostatnie zarządzenia ewakuacyjne. Wraz ze swoim sztabem oraz generałem Kazimierzem Sosnkowskim opuścił Francję 21 czerwca o świcie, by po prawie 5 godzinach wodować z powrotem w porcie Poole na południowym wybrzeżu Wielkiej Brytanii. 21 czerwca przybył do brytyjskiego portu Southampton prezydent Władysław Raczkiewicz. Wieczorem na londyńskim dworcu Paddington witał go król Jerzy VI i ambasador Edward Raczyński. Był to ostatni moment. Dzień później skapitulowała Francja. Za sojuszniczą wierność Francji Polacy zapłacili wysoką cenę. Z prawie 85-tysięcznej armii do Wielkiej Brytanii zdołano ewakuować około 25 tysięcy żołnierzy. Ambasada Rzeczypospolitej w Londynie była pierwszą siedzibą rządu polskiego na ziemi brytyjskiej. Biuro premiera Sikorskiego i jednocześnie sala posiedzeń Rady Ministrów znajdowały się na parterze. Sale reprezentacyjne ambasady były także miejscem oficjalnych spotkań prezydenta Rzeczypospolitej. W tym salonie ambasady Rzeczypospolitej w Londynie 26 czerwca 1940 roku rozpoczęło się pierwsze na ziemi brytyjskiej posiedzenie rządu polskiego. Głównym problemem była niezakończona jeszcze ewakuacja żołnierzy z Francji. Omawiano także sprawę umowy wojskowej z Brytyjczykami oraz redukcję ilości ministerstw. 18 lipca 1940 roku, dojrzewający od pewnego czasu konflikt pomiędzy prezydentem Raczkiewiczem a premierem Sikorskim, zakończył się dymisją premiera. Zasadniczą przyczyną było memorandum Sikorskiego w sprawie organizacji Wojska Polskiego w Związku Sowieckim, złożone Brytyjczykom miesiąc wcześniej. Oskarżano także premiera o złą ewakuację armii na Wyspy Brytyjskie. Prezydent powołał na urząd premiera Augusta Zaleskiego i tylko dzięki zdecydowanej postawie generała Mariana Kukiela i kilku oficerów, którzy wymusili na Zaleskim rezygnację, zawdzięczał naczelny wódz zachowanie funkcji szefa rządu. Odwołanie Sikorskiego było zgodne z konstytucją kwietniową 1935 roku, ale sprzeczne z umową paryską ograniczającą władzę prezydencką. Mediatorem w konflikcie był generał Kazimierz Sosnkowski, rezydujący w tym gabinecie ambasady polskiej w Londynie. Brytyjski minister spraw zagranicznych stwierdził: zmiana prezydenta Polski miałaby dla nas znaczenie formalne, lecz zmiana generała Sikorskiego oznaczałaby dla Wielkiej Brytanii zmianę kierunku polityki rządu polskiego w sensie dla niej niepożądanym. Piątego sierpnia 1940 roku o godzinie 13:30 w siedzibie brytyjskich premierów przy Downing Street w Londynie została podpisana polsko-brytyjska umowa wojskowa. Określała ona zasady organizacji oraz użycia w boju polskich sił zbrojnych, traktowanych jako wojsko suwerennego państwa pod dowództwem sprzymierzonych. Umowę podpisali premier i naczelny wódz generał Sikorski oraz minister spraw zagranicznych August Zaleski. Zaś ze strony brytyjskiej premier Winston Churchill oraz Lord Halifax, stojący na czele resortu spraw zagranicznych. Jeszcze przed podpisaniem umowy wojskowej Polacy wzięli udział w rozpoczętej w lipcu 1940 roku
powietrznej bitwie o Anglię. Znajdujemy się w centrum dowodzenia 11. Grupy Myśliwskiej RAF w Uxbridge na przedmieściu Londynu. Z tego pomieszczenia pod 28-metrową warstwą ziemi i betonu kierowano do obrony brytyjskiego nieba polski dywizjon 303. Na tym krześle siedział premier Winston Churchill 15 września 1940 roku. Entuzjazmował się wyczynem dywizjonu 303, rekordową liczbą 15 zestrzeleń, najlepszym wynikiem dziennym wśród całego lotnictwa. Gratulacje dla Polaków przesłał nawet król Jerzy VI. Obok rozbudowy armii w pracach rządu ważne były sprawy kraju. 18 września 1940 roku odbyło się pierwsze połączenie radiowe władz polskich w Londynie z przywódcami konspiracji w Warszawie. 3 grudnia dla kierowania polskim państwem podziemnym utworzono delegaturę rządu Rzeczpospolitej Polskiej na kraj. Pierwszym delegatem został Cyryl Ratajski. W lutym 1942 roku Związek Walki Zbrojnej przemianowano na Armię Krajową. Premier Władysław Sikorski szukał poparcia dla sprawy polskiej. Trafnie wyczuwał rosnącą pozycję Stanów Zjednoczonych. Pierwszą z trzech podróży do Kanady i USA odbył jeszcze wiosną 1941 roku, a więc przed przystąpieniem Stanów Zjednoczonych do wojny. Jednym z celów rozmów polityczno-wojskowych w Waszyngtonie było pozyskanie do służby w polskich siłach zbrojnych ochotników z amerykańskiej Polonii. W kolejnych wizytach chciał uzyskać poparcie prezydenta USA dla sprawy polskiej, zwłaszcza w kontekście niejasnych stosunków z Sowietami. 22 czerwca 1941 roku Niemcy zaatakowali swego dotychczasowego przyjaciela, ZSRR. Tego samego dnia premier Wielkiej Brytanii zadeklarował poparcie i pomoc dla nowego, potężnego sojusznika na wschodzie. Polityczne koszty tej zmiany już niedługo zapłacić miała Polska. Premier Churchill zapisał. Rząd brytyjski był w kłopocie. Wojnę przeciwko Niemcom rozpoczęliśmy w wyniku gwarancji udzielonych Polsce i byliśmy zobowiązani do popierania interesów naszego pierwszego sprzymierzeńca. W 2 tygodnie po przystąpieniu Rosji do wojny z Niemcami nie mogliśmy zmusić naszego nowego sprzymierzeńca, by wyrzekł się choćby na papierze tych obszarów na jego pograniczu, które uważał za ważne dla swego bezpieczeństwa. Ciążył na nas niemiły obowiązek namówienia generała Sikorskiego, aby zdał się na dobrą wolę Rosji w sprawie przyszłego uporządkowania stosunków polsko-rosyjskich i by nie upierał się przy żądaniu przyszłościowych gwarancji na piśmie. W tym gabinecie obecnego ministra spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii 30 lipca 1941 roku zawarto układ pomiędzy Polską a Związkiem Sowieckim. Dokument podpisali premier Sikorski i ambasador sowiecki Majski. Świadkami, a zarazem animatorami tego projektu byli Brytyjczycy, premier Winston Churchill i minister Anthony Eden. W układzie czytamy. Rząd Związku Socjalistycznych Republik Rad uznaje, że traktaty sowiecko-niemieckie z 1939 roku dotyczące zmian terytorialnych w Polsce utraciły swą moc. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej oświadcza, że Polska nie jest związana z jakimkolwiek państwem żadnym układem zwróconym przeciwko Związkowi Socjalistycznych Republik Rad. Podpisanie układu oznaczało przywrócenie stosunków dyplomatycznych. Oba rządy zobowiązały się do wzajemnej pomocy i poparcia w wojnie przeciwko Niemcom. Strona sowiecka wyrażała zgodę na organizację na swym terytorium Armii Polskiej, podległej operacyjnie Naczelnemu Dowództwu Sowieckiemu. Poważną wadą układu był brak gwarancji przedwojennej granicy polsko-sowieckiej. Jednak to dzięki temu układowi z sowieckich więzień i łagrów wypuszczono dziesiątki tysięcy Polaków. Gdy miałem ten układ podpisać i walczyłem z sobą, czy czekać jeszcze, wspominał generał Sikorski, słyszałem jakby szept tysięcy ust. Spiesz się, ratuj. Układ Sikorski-Majski dał początek drugiemu już kryzysowi rządowemu. Premierowi zarzucono trzykrotne złamanie konstytucji. Zawieranie umowy międzynarodowej należy do prezydenta. Brak podpisu ministra spraw zagranicznych. Prezydent stanowi o wojnie i pokoju, a układ jest aktem zawarcia pokoju.
Na znak protestu do dymisji podali się ministrowie Kazimierz Sosnkowski, August Zaleski i Marian Sejda. Prezydent Raczkiewicz właśnie tu, na naradach w jego rezydencji Fountain House przy Park Street w Londynie podkreślał, że układ polsko-sowiecki jako podpisany bez pełnomocnic z głowy państwa nie ma mocy wiążącej. Odmawiał też podpisania dymisji trzech ministrów. Rada Ministrów uznała zastrzeżenia prezydenta jako prywatne i bez znaczenia politycznego. Kryzys trwał do wieczora 23 sierpnia, kiedy to pod naciskiem Stronnictwa Ludowego prezydent podpisał dymisję Sosnkowskiego, Zaleskiego i Sejdy. W następstwie układu Sikorski-Majski 14 sierpnia zawarto umowę o formowaniu Armii Polskiej w ZSRR. Jej dowódcą został generał Władysław Anders. 3 i 4 grudnia 1941 roku doszło w Moskwie do spotkań premiera Władysława Sikorskiego z sowieckim przywódcą Józefem Stalinem. Podpisano deklarację o przyjaźni i współpracy, ustalając sprawy organizacyjne Armii Polskiej oraz uzupełnień dla wojska w Wielkiej Brytanii. Generał Sikorski upomniał się o tysiące polskich oficerów zaginionych po 1939 roku w Rosji. Bez rezultatu. W Tockoje i Tatiszczewie naczelny wódz odwiedził żołnierzy Armii Polskiej, witany przez nich jak bohater. Mimo pozorów przyjaźni, Sowieci obawiali się polskiej armii niezależnej politycznie. Rosły trudności. Brakowało niemal wszystkiego, a najbardziej broni i wyposażenia. Sytuacja armii i przebywającej z nią ludności cywilnej stawała się dramatyczna. Stalinowi pomogła postawa władz brytyjskich, zainteresowanych wyprowadzeniem polskich oddziałów na Bliski Wschód dla osłony zagrożonych pól naftowych. Zapadła decyzja o ewakuacji. Do sierpnia 1942 roku na terytorium Iranu znalazło się ponad 116 tysięcy Polaków, w tym blisko 80 tysięcy żołnierzy. Decyzja generała Sikorskiego spowodowała naciski Rady Narodowej i niektórych ministrów na głowę państwa. Pod ich wpływem 27 maja prezydent Raczkiewicz wydał dekret ograniczający prawa naczelnego wodza tylko do dowodzenia operacjami wojennymi. Wiosną 1943 roku napięte stosunki polsko-sowieckie zostały zerwane za sprawą Kremla. 13 kwietnia Niemcy odnaleźli w rejonie Katynia masowe mogiły polskich oficerów, zamordowanych w 1940 roku przez NKWD na polecenie Biura Politycznego Partii Komunistycznej. Na dokumencie z marca 1940 roku widnieje też podpis Stalina. 17 kwietnia rząd polski, który przez półtora roku nie uzyskał od Rosjan informacji o zaginionych, zwrócił się do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża o zbadanie sprawy katyńskiej. Działania zmierzające do ujawnienia prawdy Kreml potraktował jako zagrożenie polityczne. Reakcje sowieckie cechowała agresja wobec strony dotkniętej skutkami zbrodni, narodu i rządu polskiego. 26 kwietnia 1943 roku komisarz spraw zagranicznych Wiaczesław Mołotow cynicznie oskarżył rząd polski o współpracę z Niemcami, informując zarazem o zerwaniu stosunków dyplomatycznych. W końcu maja 1943 roku generał Władysław Sikorski był w Egipcie, a w początku czerwca wizytował Armię Polską na Środkowym Wschodzie. Celem inspekcji było sprawdzenie pogłosek o dojrzewającym buncie wojska. Na miejscu okazało się, że informacje są nieprawdziwe, a lojalne wojsko przygotowywało się do czekających je walk. Tymczasem w Warszawie 30 czerwca Niemcy aresztowali komendanta głównego Armii Krajowej, generała Stefana Roweckiego, Grota. Nowym dowódcą został generał Tadeusz Komorowski-Bur. Lipca 1943 roku, po starcie z Gibraltaru w podróż powrotną do Wielkiej Brytanii, bombowiec premiera Władysława Sikorskiego uległ katastrofie. Uratował się tylko pilot. Tragiczna depesza zawiadamiała o wypadku. 5 lipca 1943 roku, godzina 5, bardzo pilna. Dla prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej wysyła Łubieński, Gibraltar.
Z głębokim żalem czuje się w obowiązku zakomunikować, że samolot wiozący generała Sikorskiego z powrotem do Zjednoczonego Królestwa wpadł do morza o godzinie 23 przy starcie. Generał Sikorski i całe jego otoczenie zginęło. Ciało generała przewieziono okrętem do Wielkiej Brytanii. 14 lipca prezydent Raczkiewicz złożył na trumnie generała Władysława Sikorskiego insygnia Orderu Orła Białego. 8 lipca 1943 roku naczelnym wodzem polskich sił zbrojnych został generał Kazimierz Sosnkowski. W 6 dni później w siedzibie prezydenta w Bryston Court w Londynie zaprzysiężony został nowy rząd Polski pod przewodnictwem Stanisława Mikołajczyka. Prezydent, mianując Mikołajczyka, nie przyjął jego koncepcji zmiany następcy prezydenta na osobę niepochodzącą z władz przedwojennych, a także potwierdzenia umowy paryskiej i opublikowania dekretu o kompetencjach naczelnego wodza. Premier manifestował niechęć do prezydenta i naczelnego wodza, twierdząc jednak, że podstawą pracy rządu jest konstytucja kwietniowa. 1 grudnia 1943 roku w Teheranie zakończyła się pierwsza konferencja przywódców Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Związku Radzieckiego, Roosevelta, Churchilla i Stalina. Ustalono podział Europy. Przyjęto, że wschodnia granica Polski ma odpowiadać tzw. linii Kersona. Przekreślono zatem zasadę nienaruszalności granic przyjętą w 1941 roku. Pozycja rządu polskiego słabła, w miarę jak Armia Czerwona, spychając Niemców na zachód, zbliżała się do granic Rzeczpospolitej. 4 stycznia oddziały sowieckie wkroczyły do Polski. W myśl planu Burza Armia Krajowa miała być gospodarzem terenu, nie występując przeciw Rosjanom, poza aktami samoobrony. Następnego dnia rząd polski oświadczył, że oczekuje poszanowania suwerennych praw i interesów Rzeczpospolitej i jej obywateli. Sowieci odrzucili tę deklarację. Dwudziestego stycznia w siedzibie brytyjskiego premiera na Downing Street w Londynie odbyło się spotkanie polsko-brytyjskie. Pod wpływem Sowietów Brytyjczycy obstawali za linią Kersona z pozbawieniem Polski Lwowa, za to z rekompensatami na północy i zachodzie. Premier Churchill stwierdził, że czuje się zobowiązany tylko do obrony niepodległości Polski, nie jej granic. Premier Mikołajczyk uparcie powtarzał, że podstawą dyskusji może być tylko prawnie uznana granica przedwojenna. W tej alei, Kensington Palace Gardens, w tym budynku Pałacu Rothschildów, przez ostatnie 3 lata wojny mieściło się Prezydium Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polski. Tu pracował rząd generała Sikorskiego. I tu od połowy 1943 roku odbywały się posiedzenia gabinetu premiera Stanisława Mikołajczyka. Tu właśnie 15 lutego 1944 roku Rada Ministrów przyjęła kompromisową uchwałę, dopuszczającą dyskusję o przesunięciu na zachód granicy polsko-sowieckiej, z pozostawieniem jednak Wilna i Lwowa po stronie Polski. Tę wiadomość brytyjski premier przekazał Stalinowi. Dwudziestego szóstego kwietnia 1944 roku prezydent Rzeczpospolitej wydał dekret o tymczasowej organizacji władz na ziemiach polskich oraz mianował Krajową Radę Ministrów pod kierownictwem wicepremiera i delegata rządu na kraj Jana Stanisława Jankowskiego. Wraz z Armią Krajową miała akcentować suwerenność władz polskich na terytorium Rzeczpospolitej. W tym trudnym okresie nadzieje budziły osiągnięcia polskich sił zbrojnych. 18 maja 1944 roku drugi korpus generała Władysława Andersa zakończył zwycięstwem krwawe walki o masyw Monte Cassino we Włoszech, otwierając aliantom drogę do Rzymu. Natomiast w okupowanym kraju oddziały Armii Krajowej po krótkim współdziałaniu z Armią Czerwoną były przez nią rozbrajane, a żołnierze masowo wywożeni do obozów. Niemiecki obóz zagłady na lubelskim Majdanku służył także wschodnim sąsiadom Polski.
W styczniu 1944 roku Armia Czerwona wkroczyła na terytorium II Rzeczypospolitej. Realizując plan zniewolenia i wciągnięcia Polski w strefę wpływów komunistycznych, na terenie Rzeczypospolitej rozpoczęły działania sowieckie organa bezpieczeństwa, prowadząc zbrodniczą politykę represyjną. Jej ostrze skierowane było przeciwko przedstawicielom rządu polskiego, legalnej władzy rezydującej w Londynie oraz Armii Krajowej, integralnej części siły zbrojnej tego rządu. Akcje pacyfikacyjne nasiliły się w lipcu 1944 roku. W sierpniu w obozie na Majdanku znajdowało się już kilka tysięcy żołnierzy i oficerów Armii Krajowej. Zapełniały się więzienia w całym kraju.